Witam. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciastka kruche ze skwarek. Tutaj mam kupione oczywiście tylko skwarek, które trzeba najpierw ze dwa razy zmielić w maszynce do mięsa. Czyli ja mielę. No, mielimy. Ale zaczekaj, najpierw trzeba powiedzieć, żeby kupić sprzęt. Oczywiście. Bo jak ktoś nie będzie miał tego urządzenia, no to jak będzie robił? Skwarki też nie wszędzie się dostanie. Pierwszy raz jak robiłam to sama, ze słoniny wytapiałam skwarki. No to trzeba poszukać mięsnego, gdzie będą te skwareczki. Ciastka wychodzą takie lekko orzechowy smak, bardzo dobry. Są ciastka mojego dzieciństwa. I to urządzenie jest gdzie? W tych, w gospodarstwie domowym. Tak, tak. Powiedzieć, że do ciast ze skwarek. Trzeba rozmiar maszynki podać, kupując tą przystawkę. To jest do każdy będzie miał maszynkę do mięsa. Tradycyjną. No do tego potrzebna tradycyjna. Bądź można, mi się wydaje, robić okrągłe ciasteczka szklanką lub kieliszkiem. Aha, no to też. Dobrze, już biorę prędce. Skwarki zmieliłam jeden raz, tak jak zawsze, nie dwa razy. Państwo mogą do wyboru kręcić. Tu jest dwa razy, a tu raz. Takie bardziej grube chyba. Pokazuję, jak zamontować to urządzenie. Po prostu odkręcamy nakrętkę. Tutaj sitko jest, wkładamy. Zostaje sitko w środku. To część, no i dokręcamy. Regulujemy tam, żeby było w odpowiednią stronę, jak jest lekki luz. I dokręcamy, żeby... No. I wkładamy wkładkę, pokaż wkładkę. Są różne kształty ciastek. I sobie wybieramy, przesuwając tą wkładką, wybieramy kształt ciastek. Zanim przejdziemy do mielenia tych ciasteczek, musimy wyrobić ciasto, ponieważ dopiero zmieniliśmy tylko nasze skwarki. Dajemy skwarki, pół kilo mąki, jeszcze tutaj 40 deko było, jeszcze damy 10 deko. Cukier. Mogę wsypać? Można. Cukier. Ja odmierzam w tym czasie te 10 deko mąki. Mąka. Cukier wanilinowy. Łyżeczka proszku do pieczenia. Damy czubatą łyżeczkę. Taką z lekką górką. Dwa jajka. Całe. I odrobinę aromatu migdałowego. Ładne mi odrobinę. No to nie, ile tego poszło? Łyżeczka. Mieszamy składniki. Przypuszczam, że będę musiała to czynić ręką zaraz. Jeżeli jest za gęste ciasto wyjdzie, można dodać troszkę kwaśnej śmietany. Zobaczymy, jakie ciasto nam wyjdzie. Na pewno trzeba będzie ręką mieszać, co to? Nie czarujmy się. Tak, trzeba będzie ręką. Czary mary mikserem też nie da rady. Nie. Ręka kobiety jest... No. Pokazuję rękę kobiety. Zabrakło mi przenośni. Zaraz dodam tutaj dwie łyżki śmietany. A śmietana jest z boku. Właśnie. W razie czego. No, tak czuję, że... Czuję ładny zapach. Migdałowy, piękny zapach. Damy dwie łyżki śmietany, takie kopiaste. Ciasto wyrobione. Ze śmietaną troszkę damy śmietany. I tutaj kręcimy. Podpychając na początku trochę ręką, kręcimy ciasteczka. Układziemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Najlepiej. Może być też napuszczone.
Państwo mogą sobie rozwałkować ciasto, podsypując mąką. Nie żałować mąki, ładnie rozwałkować. I ciastka wykraiwać foremkami, na przykład zwierzaczki jakieś, gwiazdeczki, serduszka. Jeżeli nie mają Państwo takiej maszynki, to nie jest problem. Albo szklanką można wyciąć. Oczywiście. Kółka. Literatką, kieliszkiem. To po co ja mówiłem, że trzeba mieć sprzęt? No, jak ktoś ma maszynkę do mięsa, taką tradycyjną, to fajnie by było, gdyby miał taki wkład. No ale zawsze to jest maszynkę takie trzeba mieć, prawda? Żeby zmienić... Tak, ale w obecnych czasach nie wszyscy mają taką maszynkę. Są maszynki elektryczne, zupełnie inne, tak? To trochę zabawa jest. A inny kształt? Przesuniemy na przykład. One się niewiele, te kształty, będą różniły od siebie. Tak? No faktycznie. Nie będzie wielkiej różnicy. Karbowanie lekko się różni. Tak ułożone ciasteczka wkładamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni. Pieczemy do takiego zrumienienia. Powiemy, ile minut będę teraz. Pierwszy wzór, drugi wzór, trzeci wzór. Nie ma większej różnicy. Tak wyglądają ciasteczka w pieczeniu. Zapach jest przemiły, ale nie mogę go nakręcić. Ciastka gotowe. Ja piekłam 25 minut. Widzę, że wystarczy 20 minut do zrumienienia. I wyciągamy, studzimy. Po studzeniu ciastka lukrujemy, bądź posypujemy cukrem pudrem. Ja posypię cukrem pudrem. Jak? Muszę się wczuć. Dobre, ale... Jakbym zjadł jeszcze jedno, to bym bardziej wiedział. Teraz wyszło 31,5 ciastka, czyli razem wyszło 67,5 ciastka. Takiego, to jest długość, nie wiem, 10 cm. Ja tu jeszcze wałkuję, z maszynki wyciągnęłam, też będzie ciastko. Tu będzie ciastko. Dużo jeszcze tutaj widzę, w maszynce. Tylko nie wiem, gdzie te ciastko włożymy. Będzie uklepane ciastko. Tutaj je włożymy. Musi wejść. To ja już kładam je tu wzdłuż.